kiedy Kuba przesiadł się z motocykla w samochód, w jakimś stopniu mój stres został uspokojony, aczkolwiek no, nie mogę zapomnieć o tym, że Kuba uprawia bardzo ekstremalne dyscypliny. Staram się bardzo pozytywnie Kubie kibicować, mniej się martwić, wysyłać właśnie pozytywną energię w jego stronę. To oczywiście no jest to, jak wiele sportów są niebezpieczne, ale to chyba, jeżeli przygotowujesz się do tego profesjonalnie, jakby no ja ścigam się 22 lata, no to też troszeczkę to inaczej na to się patrzy, tak? Bo czasem się wydaje, w większości oczywiście kibiców wydaje się, że my jedziemy jak wariaci, ale tak naprawdę to jest wszystko przemyślane w środku w samochodzie, to jest wytrenowane, wyćwiczone, więc to oczywiście ryzyko jest no, minimalizowane, ale też takie wsparcie na pewno jest bardzo potrzebne, bo no bo ja jako zawodnik nie mogę przed zawodami mieć sytuacji takiej, w której ktoś mi mówi, no żebym jechał wolniej, no bo no albo jedziemy na maksa szybko, no albo i wtedy mamy wyniki. Nie jesteśmy zapracowanymi rodzicami, ale nie. Myślę, że dosyć dobrze udaje nam się godzić sprawy zawodowe z tym, że jesteśmy przede wszystkim rodzicami. Tak, i z naszymi dziewczynami tego czasu wydaje mi się, że spędzamy dużo. Chyba też bym tak powiedział. I to są też takie wykorzystane te godziny, więc dużo rzeczy fajnych wspólnie robimy. Duży procent rodziców powie, że odpoczywa w pracy. Mój dzień w pracy jest dosyć intensywny, ale rzeczywiście jak wchodzę do tego biura rano, to jest to dla mnie taki moment takiego oddechu, ale szczerze mówiąc, dla nas priorytetem jest rzeczywiście czas z dzieciakami, więc cieszymy się oczywiście, jak tylko wracamy do domu. Ja mam na pewno trochę inaczej, bo jak wyjeżdżam na zawody, no to po prostu zawody mają taki dosyć jasny rytm zawsze, więc ten spokój przychodzi na zawodach i jest trochę coś w tym śmiesznego, że na zawodach ja odpoczywam, i bo po prostu ten rytm dnia jest taki, można powiedzieć, określony, a jednak domowo, no to do tej nocy jakby tam walka, można powiedzieć, domowo zawsze trwa. No ale to jest taka pozytywna walka, oczywiście to jest inne zmęczenie, ale ja odpoczywam na zawodach, tak bym to podkreślił.